wszystkim, jestem Darek Dopieracki. To jest prezentacja, którą też w czacie. Także będzie, slajdy będą po angielsku. Się nie zgadza, ale mam nadzieję, że nie będzie to problemem. Zobaczymy sobie krótkie urywki Pythona, które zostały znalezione w Gitche, że tak powiem, w różnych projektach procesowych. I sobie powiemy, dlaczego one są krótkie i w jaki sposób można je zapisać. I zaczniemy od importu. Nie importujcie gwiazdki, jeżeli możecie coś tam poprawić. Dlaczego nie? Dlatego, że w tym momencie wrzucacie absolutnie wszystkie nazwy, które są w danym module do swojej przestrzeni nazw. Łącznie ze wszystkimi różnymi funkcjami pomocniczymi, które tam są, niekoniecznie przeznaczone do tego, żebyście ich używali. Mogą kolidować z waszymi zmiennymi, które już macie. Mogą kolidować ze zmiennymi, które zaimportowaliście z innego modułu. Deweloperzy Pythona zrobili kiedyś taki eksperyment i policzyli, ile tych nazw lokalnych z różnych modułów, tylko z biblioteki standardowej, pokrywa się, konfliktuje ze sobą i wyszły im jakieś straszne liczby, kilkaset tego co najmniej było. Więc generalnie nie używamy import gwiazdka, importujemy to, co potrzebujemy. A jeszcze najlepiej po prostu zaimportować cały moduł i odnosić się do niego w swoim kodzie przez nazwę modułu kropka, to co potrzebujemy. Dlatego, że wtedy łatwiej się ten kod czyta. No, od razu widzimy, co to za funkcja, skąd ona pochodzi, a nie jest to jakaś dziwnie nazwana, wyrwana z kontekstu nazwa. No właśnie. To, co przed chwilą mówię, najlepiej zaimportować całe moduły. Nie importujemy pojedynczych kolegi. Też nie musimy się powtarzać, tak? To, co tutaj widzimy, to jest w zasadzie tylko zastąpienie podkreśnikiem kropki. Tak naprawdę potem w kodzie pisania mamy tyle samo. Piszemy kropkę zamiast podkreślenia. Z czym się spotkałem? Te aserty są tam dodane dlatego, że Pylint narzekał, że są nieużywane klasy. I zamiast robić coś takiego, co zresztą potem się wysypywało, bo niektóre z tych importów były opcjonalne, a o tym już na to zapomniał, no to lepiej sobie zdefiniować tą zmienną podkreślenie o podkreślenie podwójne w obu przypadkach. Pylint jest na tyle inteligentny, że w tym momencie rozumie, że to są zewnętrzne zmienne, które są używane gdzieś na zewnątrz. I to też ładnie działa z tym importem gwiazdka nieszczęsnym nawet naszym, bo w tym momencie import gwiazdka zaimportuje tylko to, co tu mamy wymienione. Nie zaimportuje nic więcej. Czyli no, jakieś tam podkreślenie to nie jest. Należy bardzo uważać z nazwami naszych zmiennych, szczególnie parametrów i tak dalej. Ten kod, który tutaj jest pokazany, on nie zadziała. To jest syntaks error. Kto widzi dlaczego? Proszę? Klas. No, klas jest słowem kluczowym w Pythonie. Nie możemy mieć takiej zmiennej. W Pythonie przyjęło się, że jeżeli mamy jakieś, chcemy użyć jakiejś nazwy, która już jest z jakiegoś powodu zajęta, to dodajemy podkreślenie na koniec, tak jak tutaj mamy w pierwszym przykładzie. A jeszcze lepiej to po prostu no, nazwijmy to dwoma słowami, nazwijmy to jakoś bardziej po ludzku, żeby wiadomo o co chodzi. No i na dole mamy listę nazw słów kluczowych i built-inów Pythonowych, które bardzo często są przekrywane przez nas, które bardzo łatwo nam przez nią uwagę wykorzystać. No map na przykład, szczególnie jeżeli jakieś gry piszemy o tym takiego, albo ID, jak mamy coś z bazami danych i tak dalej. Lepiej unikać. Unikamy importów wewnątrz kodu. Najlepiej wszystkie importy mieć na grzebniku, żeby było z góry wiadomo, czego używamy, tak? To jest jedna rzecz. I druga rzecz, żeby jak nam brakuje jakiejś biblioteki, albo coś źle wpisać,
się wysypało na samym początku, a nie jak już gramy na produkcję po 2 tygodniach, bo akurat pierwszy raz została ta funkcja wywołana. Jak porównujemy coś z Nonem, i to jest wyjątkowa rzecz, to używamy is, a nie właściwie. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie mamy pewność, że to rzeczywiście jest non, a nie jest to coś, co po prostu... Na przykład tutaj mamy obiekt, który jest równy wszystkiemu. Ktoś sobie przedefiniował na nim operator porównywania i z czymkolwiek go nie porównano, zawsze będzie równy. Natomiast isa się nie da przedefiniować, więc mamy pewność. To szczególnie, jeżeli nona gdzieś używamy, jak na przykład nie podano wartości przy parametrze do funkcji. Bo przypadkiem też bym chciał taki obiekt podać jako jak już jesteśmy przy przedefiniowaniu znaku równości, operatora równości, to musimy pamiętać, że jak przedefiniowujemy, żeby też przedefiniować operator nierówności, ponieważ nie jest on automatycznie przedefiniowany. I często wtedy mamy niespodzianki, nagle używamy nierówny i daje nam zupełnie inne efekty niż równy. No i też mamy taki wygodny dekorator do funkcji, funkcją total ordering, który pozwala nam podać tylko równe i większe, albo na przykład nierówne i mniejsze, i automatycznie nam zdefiniuje wszystkie pozostałe funkcje tak, żeby pasowały do siebie. To jest oszczędna na przykład pisanie. To jest uwaga na temat tego, jak działają zmienne w Pythonie. W językach typu C albo Pascal zmienna jest tak naprawdę miejscem w pamięci. Zmienna jest pojemnikiem, do którego wkładamy wartości. W Pythonie tak nie jest. W Pythonie tymi pojemnikami są obiekty w pamięci, gdzie są alokowane, a zmienne są tylko etykietkami doczepianymi do tych pojemników. To oznacza, że przypisanie zmiennej nie oznacza wyciągnięcia czegoś z jednego pojemnika i włożenia do drugiego, tylko oznacza wzięcie tej etykietki i przypięcie jej do innego obiektu. Możemy mieć w szczególności kilka zmiennych wskazujących na ten sam obiekt. Tak jak tutaj właśnie mamy przykład. W momencie, kiedy wykonujemy pierwsze y jest równe x, to zarówno x, jak i y wskazują na to samo miejsce w pamięci, na ten sam obiekt. No i w tym momencie musimy też uważać, że mamy mutowalne obiekty. Przez jedną zmienną zmodyfikujemy obiekt, do którego próbujemy się dostać, przez drugą zmienną też będzie zmodyfikowany. To jest ten sam obiekt. Właśnie. To, co przed chwilą powiedziałem, na przykład listy, do której coś doklejamy. Listy, którą sobie przypisujemy też do drugiej zmiennej, doklejamy coś sobie do niej i widzimy, że pojawiło się to przy następnej przez jedną, jak i przez drugą zmienną. Dobrze. Kiedy przekazujemy argument do funkcji, to tak naprawdę przekazywany jest ten obiekt właśnie, do którego dana zmienna wskazuje. Więc tworzone w momencie uruchomienia takiej funkcji, tworzone są te wszystkie zmienne, które przekazaliśmy jako argumenty, doczepiane jako etykietki do tego naszego obiektu w pamięci. I nie jest możliwe dla nas zmodyfikowanie samej zmiennej, którą przekazaliśmy. Nie ma przekazywania przez nazwę tak zwanego. Tu widzimy przykład, gdzie możemy się tym sparzyć. Mamy funkcję, która w teorii powinna opróżniać listę. Ale to, co ona robi, to tworzenie nowej, pustej listy i przypisywanie wewnętrznej swojej zmiennej do tej listy. Natomiast nie dotyka absolutnie tej oryginalnej listy, która została na niej przekazana. Żeby zrobić to, co chcemy uzyskać, musielibyśmy użyć notacji tutaj slice'ów i opróżnić oryginalną listę. Tak, bardzo często w kodzie widzimy tego typu koncept. Ludzie próbują pisać w jednej linijce wyrażenie warunkowe i szczególnie w starszych Pythonach, kiedy nie było tego if, coś
coś tam if, coś tam else, no. Co zostanie wywołane, jeśli to jest prawdą, a co się podaje, zostanie wywołane to. Znaczy wywołane, podane jako wartość, to wyrażenie. Ale jeszcze lepiej, zazwyczaj, kiedy używamy tego typu konstrukcji, to one tak naprawdę są jakimś filtrem, który mamy w głowie. I lepiej sobie ten filtr wyrzucić do osobnej zmiennej, do osobnej funkcji, zdefiniować ją nawet w wielu linijkach, co tam mamy miejsce. Bo za chwilkę użyjemy go znowu, i znowu, i znowu. I zamiast kopiować 10 linijek takich if-else, to możemy po prostu użyć jednej funkcji. I po tym, jak poprawiamy w niej błąd, to też poprawiamy w jednym miejscu, jak dzisiaj. Dobrze. No tak, no to jest bez sensu, tak? Jeżeli x jest true, albo to, że x jest true, jest true, albo to, że x jest true, jest true, jest true, nie ma sensu, tak? Wystarczy napisać jeśli x. Nie rozpisujmy się niepotrzebnie, nie dodawajmy, nie komplikujmy sobie życia. Tak? Ale chciałem tylko tak dodać, że no, x to nie jest tylko odwrót, jeżeli x jest, jeżeli przyjmiemy, że x jest booleanem, to oczywiście to jest dobre, ale jeżeli po prostu istnieje, a nie jest nonem, też zwróci nonem. Tak, dlatego druga zawsze wersja jest lepsza. Nie musimy rzucować rzeczy bezsensownie na booleany. No tak, ale zależy co z tym osiągnąć. Generalnie w Pythonie zazwyczaj używamy, to znaczy w Pythonie nie przejmujemy się typami, tak? Mamy duck typing, jeżeli coś się zachowuje jak kaczka, to jest kaczką. Nieważne, że mamusia była gęsią. Nie sprawdzamy typów i tu też właśnie to przyrównanie to jest takie ukryte sprawdzenie typów w pewnym sensie. Dlatego lepiej zapisać to i też krócej, i też zadziała nam nawet jeśli przekażemy pustą listę. Tak, przy okazji, jeżeli macie pytania, to najlepiej pytacie od razu, zgłaszajcie się i pytania, uwagi, cokolwiek, bo potem po prostu trudno to zapamiętać. No tak, jeżeli często nam się zdarza sprawdzać jakiś zakres, to w Pythonie mamy na to fajny skrót. Możemy właśnie dwa znaki nierówności mieć w jednym wyrażeniu. To jest podobne do zapisu, jakie matematycy używają. Tutaj uwaga, to non powinien był uwalić. To jest szczegół implementacyjny. To, że non jest mniejsze od wszystkiego. To jest szczegół w Pythonie, tego nie powinniśmy używać. Natomiast minus nieskończoność jest nieskończoność, jak najbardziej działają. Właśnie, czyli mniejszość nona nie jest gwarantowana. Tak, dokładnie. Na innej platformie ona może nie zadziałać. Dobra. Na przykład na PayPalu albo na Pythonie. Prawa Ben-Morgana. No stosujmy prawa Ben-Morgana, żeby upraszczać te nasze wyrażenia i niekoniecznie musimy jakieś strasznie skomplikowane wyrażenia logiczne. Często jeżeli je sobie prosimy, okazuje się, że połowa tego wyrażenia w ogóle nie miała sensu i musimy dużo krócej to zapisać. A jeżeli rzeczywiście mamy jakieś złożone wyrażenia logiczne, które musimy zapisać, to też wywalmy je sobie do osobnej funkcji i nazwijmy tą funkcję. Wtedy to łatwiej się czyta. I w samym ifie już użyjemy zwykłych endów czy tam orów. I uwaga, nigdy nie próbujcie używać operatorów binarnych zamiast operatorów logicznych. To się zdarza często u ludzi, którzy z C przychodzą. No fakt, że w Pythonie jest XOR binarny, nie ma XOR logicznego i muszę sobie inaczej radzić, ale to chyba raczej rzadko przeszkadza. No to nam zadziała lub nie zależy od tego, jakiego typu są listy. Możemy przypisać do kilku zmiennych tą samą wartość, jeżeli w ten sposób właśnie. Tylko musimy uważać po to, żeby liście jest ta sama wartość, a nie trzy razy powtórzenie assignmentu. Czyli jeżeli mamy mutowalną znowu rzecz, to znowu wszystkie trzy zmienne będą na tą samą instancję pustej listy wskazywały. Rozpakowywanie. Jesteśmy w stanie przypisać tupla do tupla.
A tak naprawdę do tupla możemy przypisać dowolną literowalną rzecz. To jest, musi się tylko zgadzać literalnie. Co jest bardzo wygodne, w ten sposób na przykład możemy sobie zapisać kod, który zamienia miejscami dwie zmienne w jednej linijce. Możemy bardzo ładnie przy parsowaniu na przykład odkrajać początek. Przy okazji split, jeżeli używa się splita, to on ma też drugi argument, który można podać. Wtedy ilość elementów, które dostaje, ileś separatorów, które on znajdzie, jest ograniczona do tej liczby, którą podam. W tym wypadku jeden. Więc tylko pierwszy przecinek zostanie użyty. Jest też R-split, który jedzie od tyłu. W tym momencie. Jeżeli chcielibyśmy na przykład tylko zdać. No i jeżeli mamy liczba elementów się nie zgadza z jednej i drugiej strony, to dostajemy prawidłowego. To jakby czasem przejąć. Aha, to co mówię, to jest Python 2. W Pythonie 3 jest jeszcze bardzo fajna rzecz, mianowicie się gwiazdka. I wtedy możemy mieć dowolną liczbę argumentów i one wpadną po prostu pod gwiazdkę i zostaną zignorowane. Po lewej stronie możemy, przypisania możemy mieć zaprzecznikiem gwiazdkę. Jak próbujemy zapisać tuplę jednoelementową, to ona nie wygląda tak, bo nawiasy nie robią tupli, tylko przecinki robią tuplę. Więc tupla jednoelementowa wygląda tak. Bardzo łatwo się pomylić, jak na przykład mamy tuplę wieloelementową, a potem usuwamy z niej większość, który elementów zostaje jeden. Zostajemy z nawiasem i potem nam się wywala, a my nie wiemy dlaczego, bo wszystko wygląda normalnie. To jest po prostu jeden. A to jest tuple jednoelementowe. Często też nam się zdarza, że gdzieś przeklejamy coś, co było na przykład w liście, a teraz jest grube i zostaje nam przecinek na końcu. Znowu mamy tuple i znowu się zastanawiamy, przecież to wszystko powinno działać, bo nie widzimy tego przecinka. Skąd tam się nagle tupla wzięła? Także uważajcie na to. I najłatwiej uniknąć tego problemu właśnie zapisując tuple w wielu linijkach, bo wtedy ten przecinek jakby tam automatycznie nam wskakuje i ma sens. Dobra. Nie używamy haski, używamy in, tak? Mimo że nam IDE podpowiada, że tam jest haski, operator in jest łatwiejszy dla nas. Jak chcemy użyć czegoś ze słownika, co niekoniecznie w tym słowniku musi być, to raczej nie robimy tak, że najpierw sprawdzamy, czy to jest w tym słowniku, a dopiero potem tego używamy. Tylko możemy w jednym kroku tego użyć i złapać sobie po prostu key error. Albo nawet możemy użyć get, jeżeli w przypadku, kiedy nie ma tego, co szukamy, chcemy użyć jakiejś innej wartości, domyślnej. Wtedy możemy jako drugi parametr do geta podać wartość domyślną. Bardzo ładnie to działa. I jeszcze, to naprawdę nie powinno mieć znaczenia. Tak, jak iterujemy po czymś, na przykład po słowniku, no to znowu nie używamy tych nawiasów kwadratowych, nie iterujemy po kluczach, nie używamy nawiasów kwadratowych, tylko możemy iterować sobie po items z całym tuplem właśnie, klucz wartość i wtedy od razu możemy bezpośrednio tej wartości użyć w naszym kodzie, nie musimy znowu wewnątrz pętli robić lookupu w tym słowniku. Szybsze, łatwiejsze do przeczytania. Ja mam pytanie. Tak? Iterating będzie się różniło od samego items. Samo item znajdzie listę, item znajdzie listę. To jest tylko oszczędność. Tak, to jest oszczędność pamięci. A w Pythonie 3 nie jest. W Pythonie 3 nie ma items, jest tylko item, który zawsze będzie iterator. To tak naprawdę view chyba. W każdym coś po czym można iterować. Dobrze. Jak mamy dwa słowniki i chcemy ze sobą skleić, znaczy wpisać wartości z jednego do drugiego, to nie musimy tego robić ręcznie pewno, tak jak tutaj jest nasza funkcja update, która automatycznie dopisze do tego naszego. Do myDict dopisze addDict. I jeżeli wartości się jakoś powtarzają, to nadpisze. No ale jeżeli używacie tego update, to do update'owania pojedynczej wartości, no trochę szkoda miejsca. Już lepiej napisać to normalnie. Dobrze.
wyciągnąć ze słownika i od razu postanowiłem skasować, bo na przykład potem go przekazujemy jeszcze dalej. Na przykład to są argumenty do jakiejś funkcji i chcemy jakiś argument obsłużyć, a dalej przekazać do kolejnej funkcji, która już nie bierze. To do tego bardzo wygodnie pop działa, w wielu operacji to robi. Przy okazji jest też atomowe, więc wątki jakieś inne rzeczy w jednym ruchu wyciągamy i używamy. Bardzo łatwo w Pythonie, szczególnie w takich funkcjach, które nie biorą żadnych argumentów, jest zapomnienie być nawiasem za wywołanie funkcji, wywołanie metody. Python to nie lubi, te nawiasy są konieczne. Jak ich nie postawimy, to Python nam nic nie powie, bo to jest poprawne wyrażenie. Ja po prostu je wyliczy i pojedzie dalej. No ale nie zamknie na tego. A jaki tutaj zły po prostu jest zamykanie? Tak jest. Nie, dalej. Za chwilkę powiem o moich. No tu i tak powinno być fajne, ale i tak dalej. Wiadomo. Kiedy mamy jakieś wartości domyślne dla parametrów funkcji, to musimy bardzo uważać, jeżeli te wartości są mutowalnymi obiektami. Bo w takim wypadku musimy pamiętać, że one są tworzone w momencie definicji funkcji, a nie w momencie jej wywołania. Więc ta pusta lista, ona zostanie utworzona raz i potem za każdym razem, kiedy apensji się wydarza, będzie dodawany kolejny element do tej samej już istniejącej listy. Na to się bardzo łatwo naciąć i kiedy rzeczywiście potrzebujemy za każdym razem mieć utworzony nowy taki element, no to możemy użyć nowa i utworzyć go sobie już w ciele funkcji. To jest najlepsze rozwiązanie. Czasami nie możemy użyć nona, to możemy sobie pusty obiekt zrobić. Jako taki strażnik, który mówi, że to jest pusta wartość, której nigdy indziej nie używam. Bo każdy obiekt jest inny od każdego innego obiektu. Dobrze, jeżeli... Aha, no wiadomo, w Pythonie możemy mieć funkcję, która bierze dowolną liczbę argumentów dowolnych. No ale nie nadużywajmy tego. Jeżeli mamy funkcję, która tak naprawdę ma jakieś określone argumenty, tylko że sprawdzamy je sobie, nie wyciągajmy sobie w ciele tej funkcji i jakoś przetwarzajmy, tylko napiszmy je normalnie w sygnaturze funkcji. To nam pomoże, bo to nam pomoże przy generowaniu dokumentacji, to nam pomoże przy sprawdzaniu statycznym kodu, to nam pomoże przy naszym IDE, gdzie nam IDE podpowie, że o, jeszcze jeden parametr musisz wpisać i tak dalej. Więc no, po to sobie utrudniać. Jak dekorujemy jakąś funkcję dekoratorem i owijamy ją w środku tego dekoratora jakąś inną funkcją, która coś jeszcze robi, to dobrze jest użyć tego functum z wraps na tej owijającej funkcji. To co ten dekorator robi, to jest przepisanie name'a, docstringa, modułu, nazwy modułu i paru innych argumentów, które na tej funkcji są. Dzięki temu na przykład dokumentacja nam się zgadza poprawnie. Albo będzie ta funkcja działała jako viewer flask, bo flask po nazwie funkcji jedzie i jakbyśmy udekorowali ją, to przestanie działać. A to nam w prosty sposób przepisuje wszystko, co potrzebujemy. Jak używamy property, takiego dekoratora, który nam pozwala jakiś atrybut zamienić na wywołanie funkcji, czy tak metody raczej, no to jest stara składnia, której już się nie używa teraz. Używamy nowka property, tak? Ale też ludzie często nie wiedzą, że możemy setter i deleter ustawić w ten sposób. Dodatkowe dekoratory są na naszej funkcji tworzone i możemy w ten sposób bardzo, bardzo czytelnie to zrobić. Dobrze. Plasterki, czyli siatkowanie wszelkich list, iteratorów i tak dalej. No wiadomo, odwołujemy się do danego elementu przez narazy kwadratowe, ale możemy użyć dwukropka w środku, wtedy
pusta wartość oznacza dla pierwszej wartości początek, dla drugiej wartości koniec, dla trzeciej wartości jeden. Jak coś pomijamy, to tam jest domyślna wartość. Możemy wziąć sobie z krokiem 2, czyli z dużą literkę na przykład, a możemy odwrócić z krokiem 1. Do slice'ów możemy też przypisywać, jeżeli obiekt, który środkujemy, jest mutowany. Oczywiście na stringach to nie działa. I działa to tak, że brany jest, szukany jest ten zakres, który znaleźliśmy i jest zamieniany na to, co wstawiamy. Możemy przy tym rozszerzyć, możemy zawęsić, możemy, no na przykład tutaj mamy element, który mamy polecenie, które co drugi element zamienia na zero. Tylko problem jest taki, że musi się zgadzać i jeżeli chcemy zrobić takie rzeczy ze stringiem, no to musimy go sobie zamienić na przykład na listę znaków pojedynczych, zrobić to, co chcemy z nim zrobić i z powrotem połączyć stringa. W Pythonie jest bardzo fajny skrótowy zapis, tak zwany list comprehensions, czyli możemy sobie operację tworzenia listy zapisać w jednej linijce w taki sposób. Ten if jest opcjonalny i ten kod nadowy jest równoważny temu kodowi do góry, tylko szybszy. Od razu jest cała lista alokowana. Dobrze. Sortowanie. Bardzo częsty błąd, bardzo często go widziałem. Lista.sort zwraca nona. Nie przypisujcie w wyniku lista.sort do niczego. On nic nie zwraca, on zwraca nona. Pamiętajcie, on sortuje w miejscu. On sortuje tą naszą listę i nic nie zwraca. Jak chcemy, żeby nam coś zwróciło, używamy sortu. To, że sortu tworzy nową listę. Więc no, kosztuje to trochę. A normalnie to po prostu sortujemy w miejscu i od razu mamy posortowaną. Jak sumujemy całą listę elementów, no to jest do tego taka fajna funkcja sum, która bierze dowolnie iterowalne coś. I tak samo maksimum i minimum też działają. Można po prostu policzyć. W momencie, kiedy albo sortujemy, albo bierzemy maksimum, albo minimum, to nie musimy brać maksimum, minimum samych elementów, możemy stwierdzić, że chcemy jakąś funkcję od tych elementów porównywać. Na przykład chcemy tylko drugi element każdego elementu tupla mieć porównywany. Do tego służy dodatkowy argument key, w którym podajemy tą funkcję, po której chcemy mieć to porównywane, czy minimum, czy maksimum wzięte. No i możemy ją podać w postaci lambdy albo na zdefiniować sobie osobno tą funkcję. Zauważcie tutaj, że funkcja jest normalną wartością, normalnym obiektem, tak jak każdy inny obiekt w Pythonie. I możemy ją przekazywać jako wartość do innych funkcji. W Javie na przykład się nie da. Jak iterujemy sobie po liście, generalnie jak gdzieś musicie użyć range len, to znaczy, że coś robi się źle, tak? Bo bez sensu jest iterować po range len, jak możecie iterować bezpośrednio po tej liście. Jasne, czasami możecie chcieć jeszcze indeks mieć, tak? A coś byłoby skojarzone, a bo jak to było z funkcjami, bo w C da się przekazać bez problemu funkcję jako... Wskaźnik do funkcji. A tutaj właśnie... Wskaźnik do funkcji nie jest funkcją, wskaźnik do funkcji jest pointerem, z integerem, z adresem w pamięci. Tak, właśnie to ma jakąś różnicę w tym wypadku, to jakieś pociąga dalsze konsekwencje, czy... W sumie... No tak, nie zdefiniuję sobie w C funkcji dynamicznej. No ale to też taki język. O to chodziło, żeby się nie dało. Nie, myślę, że... konsekwencje to o tyle pociąga, że ludzie często nie rozumieją tego zapisu tutaj key, bo są przyzwyczajeni do tego, że funkcja to jest coś, co jest statycznie zdefiniowane i tego się nie przekazuje zazwyczaj. Dlatego też dużo ludzi ma problem ze zrozumieniem callback.
iterujemy bezpośrednio w tym samym, po czym iterujemy. Jak mamy dwie listy i chcemy je sobie zamienić na pary, na jedną listę par, no to zip nam bardzo ładnie do tego działa. Przy czym zip bierze nam najkrótszą listę, czyli skraca do najkrótszej z tych dwóch. Jest jeszcze w itertools, w module itertools wersja zipa, który nam weźmie do najdłuższej i pełni pozostałe tym, co nam powiemy, co mi się na nami. I oczywiście on może wziąć więcej. On może nam robić trójki, czwórki, nie tylko pary. No i ten kod tak naprawdę robi to, co robi ten kod. To jest trudniejsze w zrozumieniu. No i jednym z zastosowań zipa, który już jest w Pythonie zrobiony i nie musimy się tym męczyć, jest właśnie enumerate, który pozwala nam, iterując po czymś, dostać jeszcze indeksy. Czyli on nam zwraca pary. Numer elementu, element. Numer elementu, element. Czy jest po ludzku od zera, czy od jedynki? Od zera. No to oczywiście, że wszędzie w Pythonie jest od zera, chyba tylko jakieś fajne inne takie rzeczy gdzieś tam czasami mają sobie dyrygi. Jak szukamy czegoś, jakiejś liście albo czymś takim, to możemy użyć for else. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że w Pythonie do pending form możemy napisać else. To, co jest w else, uruchomi się pod warunkiem, że w czasie wykonania tego fora nie było użyte breaka. Czyli jeżeli był użyty break, to else nie jest wykonywany. Jeżeli ani razu nie użyto breaka, to else się wykonuje. Dzięki temu to tak naprawdę ten else można czytać, jakby był do tych ifów, które tu są powtarzane. Czyli jeżeli którykolwiek z tych ifów zadziała i zostanie wykonany break, to else się nie wykona, a jeżeli nie, no to... A jak wewnątrz funkcji zamiast breaka wstawimy liter, to tak samo? Wewnątrz funkcji gry? Znaczy nie, jeżeli wewnątrz funkcji definiujemy pętlę i zamiast breaka wstawimy liter, to też mam wyjść z funkcji, do tego jeszcze przejść. Tak, tak. No, wtedy po prostu opuścimy całą funkcję. Wiadomo. Dobrze, czasami dostajemy z bazy jakąś listę odpowiedzi. To niekoniecznie jest lista, to będzie jakiś iterator, który jest dynamicznie z tej bazy dociągany w miarę jak wczytujemy te wszystkie elementy. A my na przykład chcemy tylko pierwszy element. No to bez sensu jest zamieniać to na listę, która ściągnie wszystkie te elementy i potem tylko po to, żeby móc wziąć pierwszy element, tak jak tutaj. Łatwiej jest nam po prostu... No właśnie. To jest to, o czym mówiłeś. Mamy return od razu w pętli for. To jest pattern, który widziałem bardzo często w traku. Taki jest backtracker napisany w Pythonie, który bardzo często tego patterna używają. Tak naprawdę możemy użyć czegoś prostszego. Zrobić iterator z tego i po prostu wywołać next na tym iteratorze. To ma tą zaletę, że wtedy możemy mieć też domyślną wartość na wypadek, kiedy on jest pusty. Jeszcze można zrobić coś takiego, że zrobimy slice'a i do pierwszego elementu. Drango też to działa i wtedy tylko to się wywali, jak jest pusty. Tak. I to trzeba sobie jakoś... Musisz jeszcze try accept. Ale rzeczywiście tak to można zrobić. Nigdy, przenigdy nie używajcie try, except i od razu dwóch kropek. To jest bardzo poważny błąd, to jest problem w Pythonie, ponieważ nie wszystko, co except łapie, jest wyjątkiem. Except na przykład złapie wam keyboard interrupt. Więc jeżeli gdzieś w waszym programie coś takiego jest, to nie będzie się z niego dało wyjść przez Ctrl-C. Out of memory error. Też raczej nie chcecie tego łapać. Wiem, że w Paramico jest w kilku miejscach coś takiego i przez to na przykład w Celery bardzo ciężko, czy w EQ bardzo ciężko się używa wywołań do Paramico, ponieważ EQ ma timeouty zrobione w ten sposób, że rzuca jakiś tam swój wewnętrzny wyjątek, który nie dzieli się z exception, a Paramico go potem łapie. I nie,
nie następuje timeout. I potem jest niszczący martwy proces. Generalnie tragedie się dzieją, lepiej tego nie robić. Co najmniej wpiszcie tam exception. Jeżeli rzeczywiście jesteście pewni, że chcecie złapać wszystko i wiecie, jak to wszystko obsłużyć, bo generalnie zasada jest taka, łapiemy tylko wyjątki, które wiemy, jak obsłużyć, których się spodziewamy. Jeżeli nie wiemy, jak obsłużyć dany wyjątek, to po co mam go łapać? Python i tak wyświetli wam error message. Dobrze. Częsty błąd. Aha. Łapiemy najmniejszy możliwy wyjątek, najmniejszą możliwą klasę wyjątków, jakiej się spodziewamy. Bo tutaj mamy przykład, gdzie spodziewaliśmy się jakiegoś błędu i do niego napisaliśmy nawet komunikat o tym błędzie. Tylko, że w tym momencie ten komunikat jest mylący, bo tak naprawdę wystąpił inny błąd, który jest na jedno oza. I nam attribute error został zjedzony i w tym momencie sami sobie utrudniamy debugowanie, bo nasze własne błędy przestają być widoczne. W tym przypadku attribute error nie zostaje złapany, od razu nam powie, co jest w tle. To samo, zawsze w try except wkładamy najmniej kodu, jak się da. Najmniej kodu. Idealnie tylko tą jedną linijkę, tylko ten jeden call, w którym się spodziewamy błędu. Bo znowu możemy mieć błąd ten sam, ale w innej linijce i on już prawdopodobnie, jego byśmy chcieli już obsłużyć inaczej. Jeżeli chcemy, żeby druga linijka była wykonana tylko jeżeli błędu nie było, to do tego jest znowu else. Try except else. Else zostanie wykonane tylko wtedy, kiedy nie było błędu w tym tryu. Typowa technika. Patrzenie zanim się skończy, czyli na przykład sprawdzamy, czy plik istnieje, jeśli istnieje, to go otwieramy. I to jest bardzo złe, dlatego, że nasz program nie działa w próżni, działa też inne programy w systemie, mogą być jeszcze wątki w naszym programie, inne rzeczy. I ten plik, w momencie, kiedy sprawdzamy, że on istnieje, to może istnieć, ale w momencie, jak już nasz program przejdzie do następnej linijki, to jakiś inny program mógł na ten plik usunąć, albo zmienić na nim uprawnienia. I możecie stwierdzić, że to bardzo mała szansa na to, ale jeżeli macie aplikację, która obsługuje 5000 requestów na sekundę w rozproszonym środowisku, to bardzo mała szansa staje się pewnikiem w tym momencie. A jedyna zaleta tego, że to się rzadko zdarza, jest taka, że bardzo trudno wam to będzie znaleźć. Więc dużo lepiej jest spróbować otworzyć plik i złapać błąd, jeżeli się nie udało go otworzyć. A tudzież dostać się do klucza, czy cokolwiek innego. Tutaj właśnie mamy przykład with. Od Pythona bodajże 2.6 pojawił się keyword with, którego możemy używać. Na początku, na starszych Pythonach musimy go sobie najpierw zaimportować z przyszłości. W A7 już jest, myślę, 2.6 chyba już jest. 2.5 chyba trzeba było już importować. No i widzimy, że dużo ładniej wygląda taki blok z plikiem, który trzeba zamknąć na końcu. Możemy też robić własne menedżery, kontekst menedżery, o czym jeszcze powiem. Kiedy mamy kilka with'ów nawiązanych jednym z drugim, to w Pythonie 2.7 możemy to zapisać tak, a w starszych Pythonach możemy z kontekstliba zaimportować sobie funkcję nested, która też nam to pozwoli zapisać w ładny sposób. Mam niestety brzydką rzecz, bo w Pythonie 2.7 rzuca warning, mówiąc o tym, że można to zapisać tak. Więc jak mamy program, który ma w starszych i w nowszych Pythonach działać, to dostajemy jakieś takie warning. Bardzo częsty, bardzo brzydki błąd. Ten kod, on nie łapie IO error. On łapie tylko LS error i przypisuje to do IO error. Skutek tego jest taki. I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj coś robicie i jedziecie dalej. Tak? Obsługujecie ten błąd w jakiś sposób, jedziecie dalej. Dalej zmienna IO error już nie wskazuje na IO error. Ona wskazuje na instancję LS error.
Więc jak niżej jeszcze będziecie próbowali Excerpta zrobić IO Error, albo Rise IO Error, to tam naprawdę zrealizujecie OS Error. Także kompletnie dziwne rzeczy. Żeby tego uniknąć, piszemy AS, żeby rzeczywiście, znaczy, żeby tego uniknąć, dajemy zamiast, tak? W Pythonie 3 to już jest błędem składni, nie da się tak zapisać. Zawsze trzeba zapisać poprawnie, ale w dwójce trzeba na to uważać. Jeżeli złapiemy wyjątek, to jeżeli stracimy, nie musimy koniecznie go obsłużyć, możemy obejrzeć ten wyjątek, upewnić się, że to jest ten wyjątek, który rzeczywiście chcieliśmy złapać. I jeżeli to nie jest ten, który chcieliśmy, to wrzucić go z powrotem. Do łapania niżej, wyżej, gdziekolwiek. Na przykład tutaj sprawdzamy, czy ten IO error, który został wrzucony, to jest na pewno błąd, który mówi, że nie ma takiego pliku. Bo IO error może mieć wiele błędów. I druga rzecz, do jednego trya może nie mieć kilka akceptów dla różnych błędów. Więc nie musimy mieć if, if instance, IO error, coś tam. Tylko od razu możemy mieć akcept. Nigdy nie rzucamy samego gołego exception. Zróbmy sobie zawsze klasę z tego, która przynajmniej ma jakąś nazwę rozsądną. A dobrze, żeby jeszcze miała docstringa. Jak ma docstringa, to nie musimy tego pasa tam pisać. To też jest. Docstring nam zapewnia to miejsce. Jak mamy komunikat jakiś, w którym wyświetlamy jakieś zmienne, nie używamy %s, używajcie %r. %r da wam repla danej rzeczy. Szczególnie jeżeli te rzeczy to są stringi, to da wam stringa w cudzysłowach z wyeskapowanymi znakami specjalnymi. Dzięki czemu wasze logi nie będą się wypełniały UTF-8 albo jakimiś innymi kodowaniami i jedna linijka do logów będzie jedną linijką do logów, a nie rozwaloną wewnątrz, bo akurat mieliście nowe linie gdzieś tam w środku, tak? %r wam daje ładny, czytelny dla człowieka format. Czy przy tej klasie nie będą nam sprawdzarki składni krzyczały, że brzydko, że nie ma ciała? Jest ciało. Aha, nie będzie szczepiał, jak jest ten? Docstring już działa jako ciało. Tak, to się zdarza jednemu mojemu koledze często. Zapomnę napisać rise. Tylko tworzę im w zasadzie wyjątku i nic dalej nie robię. Nie robię tego. I także rzucajmy raczej instancje wyjątków, a nie klasy wyjątków. To zadziała. Ale no. Jak robimy klasy, używajmy nowego stylu klas, tak? Czyli zawsze dzieciśmy z obiektu. Dzięki temu potem no, multidziedziczenie, mixing i tak dalej będą działały znacznie lepiej. Pytanie. Tak? A propos dziedziczenia. Czy trzeba dziedziczyć z obiektu, czy puste nawiasy nie robią nam? Nie robią. Obiekt. W Pythonie 3 nie trzeba. W Pythonie 3 domyślnie specyfikaty są nowe do skrótu. Jak mamy jakąś metodę, w której chcemy rozszerzyć ją, żeby robiła to, co metoda z rodzica, plus jeszcze coś, to no, oczywistym sposobem jest po prostu zrobić coś i jeszcze zawołać tą metodę z rodzica. Przy czym jak się chcemy odwołać do rodzica, to lepiej użyć super. I dzięki temu właśnie to wielodziedziczenie, o którym mówiłem, jak mamy diament, jakaś klasa główna, z nich dwie klasy dziewiczące i potem czwarta klasa, która nie liczy się z tych dwóch jednocześnie. Jeśli użyjemy super, to z każdej z tych klas zostanie zawołany kod. I z każdej tylko raz. Więc wtedy będziemy poprawni. Jeżeli zrobimy coś takiego, no to tylko z jednej z nich zostaniemy dalej, którą wybierzemy. To jest bardzo ważne, jak robimy mixiny i tak naprawdę nie wiemy, do czego te mixiny będą domieszane. Nie wiemy, czy czasem nie będzie takiego wielokrotnego dziedziczenia gdzieś tam potem. No bo to ktoś inny najczęściej będzie ten kod pisał. Więc
super zawsze używamy. Jeżeli gdzieś nie użyjemy super, to potem super już nigdzie nie będzie działało. Więc super musi być we wszystkich tych funkcjach użytych po drodze. To są różne sposoby, jakie zebrałem, jak ludzie się odwoływali do nazwy atrybutu podanej niejako zmienna. Nie używamy tych sposobów, używamy getAtra zawsze. Niektóre z nich są bardzo złe. Exec i Ewa szczególnie. Przy okazji, Exec i Ewa nie powinno być. Znaczy, one są w Pythonie, bo one są wewnętrznie w Pythonie gdzieś tam używane i się do tego są potrzebne. One nie są dla was. Metaprogramowanie jest złe. Nie generujemy kodu, który generuje kod, który generuje kod, który generuje szablony Django, które generują konfigurację VCL. Tak, no jak znowu, tak samo jak na słowniku jest get, tak samo do getat, do hasat jest getat, który możemy podać domyślną wartość, jaka ma być użyta. Przy czym uwaga, jak nie podamy tutaj niczego, to rzuci nam wyjątek, jeżeli nie ma takiego atrybutu. Więc zachowuje się trochę inaczej niż get słownika, więc domyślna wartość jest ona po prostu. Tak. Aha, uwaga, jak używamy tego getatra i podajemy jakąś wartość domyślną, albo geta i podajemy jakąś wartość domyślną, ale ta wartość domyślna pochodzi z wywołania funkcji, to uważajcie, bo ta funkcja za każdym razem jest używana, a nie tylko wtedy, kiedy jest wartość domyślna potrzebna. Bo Python nie jest leniwy, jak oblicza parametry do funkcji. On najpierw oblicza wszystkie parametry do funkcji, a dopiero potem woła funkcję. Więc w tym przypadku no, to nasze kaszowanie nic nam nie da, bo on i tak za każdym razem by tą kosztowną funkcję wywołał. W tym momencie raczej musielibyśmy złapać attribute error i wołać tą funkcję tylko wtedy, kiedy rzeczywiście nie istnieje jeszcze nasz cache. Okej. To co mówiłem o kaszkach, tak. Jeżeli piszecie is instance, to powinien być dla was sygnał, że robicie coś źle. Prawdopodobnie. Oczywiście is instance jest w języku i ma swoje zastosowania poprawne. Do tego za chwilkę też przejdę. O właśnie, to nawet jest. Najczęściej po prostu chcemy, kiedy używamy, zamiast używać is instance, powinniśmy sprawdzić, czy to, co chcemy zrobić z tym elementem, z tym obiektem, który dostaliśmy, jest możliwe. A najprościej jak to zrobić? Spróbować to zrobić. Czyli na przykład, jeżeli chcemy się upewnić, że coś jest iterowalne, no to stwórzmy na nim iterator. Jeżeli nie da się, bo nie jest iterowalne, to dostaniemy wyjątek, który możemy złapać i odpowiednio tam nakrzyczeć na sera. Jest jeden wyjątek. W Pythonie 2.6 zostało dodane coś takiego, co się nazywa ABC, czyli Abstract Base Classes. To są klasy, które mają przerobione sprawdzanie, czy coś jest potomkiem. To znaczy, normalnie sprawdzanie, czy coś jest potomkiem, jest proste, po prostu patrzy się na listę nadklas. Jeżeli ta klasa tam jest, to jest potomek. Ale w Pythonie, jak wszystko jest dynamiczne, to można to zmienić i te klasy z Abstract Base Classes, one po prostu sprawdzają, czy dany obiekt ma właściwe metody. Czyli na przykład, jak sprawdzimy, czy coś jest pod klasą iterable, to on nie patrzy, czy on ma w nadklasach iterable. On tylko patrzy, czy on ma podkreślenie, podkreślenie, iter, podkreślenie, podkreślenie. To wszystko co ma. I jeżeli tak, to zwróci tutaj true. I tego możemy jak najbardziej używać. W collections jest całe mnóstwo tych ABC. Są indeksowalne listy, są zbiory, są jakieś inne rzeczy. I to jak najbardziej nam działa na dowolnych obiektach. No znowu, no po co się rozpisywać, jak można zapisać krótko i dzięki temu też uzyskamy działanie na większej gamie różnych obiektów zamiast tylko na przykład na boolinach, czy tylko na listach. To jest mój ulubiony w ogóle. Jeżeli koniecznie już chcemy boola, żeby było ból, to możemy sobie już zrzutować. Co ja tutaj robię? Aha,
czasami używamy its instance, bo chcemy mieć konstruktor, który w zależności od tego, co mu podamy jako parametr, to inaczej nam zbuduje ten nasz obiekt. Na przykład tutaj mamy przykład kodu, który akceptuje albo string z przecinkami rozdzielonymi elementami, albo listę tych elementów, albo dict z wartościami tych, gdzie wartości będą wzięte jako tą listę. No, może trochę ten przykład taki wyrafinowany, ale no, zdarza się czasami coś takiego. Rozwiązanie? Zrobić sobie różne konstruktory w zależności od typu. Czyli mieć jeden z listą, tę domyślę, a jako class method podefiniować sobie te wszystkie inne alternatywne konstruktory. I w tym momencie i tak dostaniemy błąd, że gdzieś coś źle polamy jako zły typ, tak? Tu jest ten problem, że on nam coś zrobi, co niekoniecznie oczekiwaliśmy. Jeżeli gdzieś się pomylimy, zły typ przekażemy. Na przykład znikąd nam się tuple pojawił, bo przecinka nie zapomnieliśmy. A tu nam rzuci błędem od razu. Class method to jest taki dekorator, który pozwala nam zrobić metodę, która zawsze będzie na klasę dzisiaj uruchamiana, a nie na obiekcie, nigdy na instancji. Więc ona zamiast serwa dostaje CLS z tą klasą. Dobrze, a jak mamy już w ogóle jakieś skomplikowane, mamy obiekt, który jak go tworzymy, to chcemy czasami, żeby był tym obiektem, a czasami, żeby w ogóle zrobił coś innego, to są książki, w których polecają użycie new, które jest tym zejściem naprawdę nisko w mechanizm tworzenia obiektów w Pythonie i generalnie nie polecam, bo tam już metaklasy są i inne takie rzeczy. Polecam zrobić sobie zwykłą funkcję, która jest po prostu factory function, która w zależności od tych naszych warunków tam różne obiekty utworzy. Dużo łatwiej, dużo czytelniej, dużo trudniej obok. Dobrze. Właśnie. To pamiętacie with. Oprócz new, Python ma też coś takiego jak del. I użycie del jest bardzo, bardzo, bardzo bolesne. W teorii del powinien być wywołany w momencie, kiedy dany obiekt jest kasowany z pamięci. Problem polega na tym, że Python zarządza sobie tą pamięcią sam, tam ma reference counting, garbage collector i tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ten obiekt zostanie z pamięci skasowany. Wobec czego na przykład wszystkie wyjątki, które wewnątrz dela zostaną rzucone, są interowane. No bo nie bardzo jest gdzie ten wyjątek wyżej rzucić, tak? Jest tylko warning wypisywany na konsoli, domyślnie. Do tego, del czasem, no na przykład, kiedy są kasowane obiekty z pamięci? Kiedy wychodzimy z naszego programu? I wyobraźmy sobie, że nasz obiekt, w którym mamy del, akurat jest kasowany, jak już cała biblioteka standardowa już i nie ma w pamięci. I dopiero wtedy jest wywoływany nasz del. No za dużo nie zrobimy, prawda? A wyjątki są ignorowane, więc... generalnie del jest takim mechanizmem mocno zawodnym. Ja myślę, że tak uwagę, że del nie jest pewny zupełnie, bo jeżeli obiekt będzie przechowywał referencję za samego siebie, to del się nie wykonuje, miałem stać taki... Tak, to jest kolejna rzecz. W C Pythonie konkretnie, bo w innych Pythonach to jest inaczej. Normalnie C Python ma referencję, czyli liczy, ile innych obiektów trzyma odniesienie do naszego obiektu, żeby wiedzieć, kiedy nikt już nie trzyma, żeby można było go skasować. No ale możemy mieć dwa obiekty, które trzymają odnośniki do siebie nawzajem, tak? Trzymają się za rączki. I wtedy nigdy byśmy ich nie skasowali z pamięci. Mimo, że nikt inny już do nich dostępu nie ma. Albo tak jak mówisz, obiekt, który ma referencję sam do siebie. To on ma cały czas refkont jeden, tak? Więc wobec tego w C-Pythonie jest dodatkowo garbage collector, który robi mark and sweep, który po prostu znajduje te cykle i usuwa je z pamięci co jakiś czas. Problem w tym, że on je usuwa w ten sposób, że on wybiera sobie losowo jeden z tych obiektów i kasuje go. I to ma rozbić cykl i cała reszta w tym momencie z referencją tego powinna się zlikwidować. Problem w tym, że jak jest del, to ty się w tym delu możesz odnosić do innych obiektów, więc on nie wie, w jakiej kolejności powinien je kasować. Więc te
więc jak jest del, to on nigdy... I jak jest del i jest cykl, to to zostanie w pamięci po wieki wieku stronę. W C-Pythonie tylko. W innych implementacjach jest inaczej. W każdym razie nie używamy dela, unikamy dela. Jak można uniknąć dela? Właśnie używając WIF. Możemy zrobić swój własny kontekst menadżer. Robimy to w ten sposób, że definiujemy enter i exit. Exit dostajemy opcjonalnie, jeżeli był akurat wyjątek w tym bloku with, dostaniemy też informację o tym wyjątku. Jeśli wrócimy true z naszego exit, to ten wyjątek zostanie zignorowany. Jak nic nie wrócimy, to ten wyjątek zostanie normalnie wrzucony. No i używamy tego w ten sposób. Dużo łatwiej widzieć wtedy flow programu i dużo bardziej przewidywalne jest to, co się dzieje. Widzimy dokładnie, w którym miejscu zostanie exit wywołany. Używamy input, tak? Input robi evala na tym, co wpisał user. Robi evala na tym, co wpisał user. Powtarzam. Robimy raw input i rzucujemy na ten typ, który potrzebujemy, tak? Czy tam w jakiś inny sposób pasujemy. W Pythonie 3 input, raw input został wyrzucony, a raw input został nazwany input. Więc w Pythonie 3 już można input. Co jest nie ułatwia pisania programu, który działa i tu i tu lokalnie. Jak macie jakiś, piszecie jakiś program do przetwarzania tekstu i chcecie, żeby on akceptował zarówno parametr z plikiem tekstowym, z nazwą pliku, jak i żeby można było ten plik mu po prostu stajpować do niego na standardowym wejściu, to jest bardzo fajny moduł, który nam to robi z automatu, fajny, który się nazywa, mało znany, a bardzo wygodny. I on wtedy po prostu daje nam ten plik, który jest albo standardowym wejściem, albo plikiem podanym w linii polecenia. Wygodne. Dobrze. Czasami mamy słownik, do którego chcemy dorzucać rzeczy, ale jeżeli tam już coś jest, to nie chcemy dorzucać, tylko zrobić coś innego. Tylko na przykład dokleić, albo sumę. No na przykład tutaj chcemy zebrać, mamy listę takich par, imię i wynik, imię i wynik, i chcemy je pogrupować po imieniach, żeby było imię, lista wyników, imię, lista wyników. Możemy to zrobić na piechotę, że tak powiem. Albo możemy użyć set default. Set default działa w ten sposób, że jeżeli ten klucz tam jest, to po prostu nam go sprawdza. A jeżeli go nie ma, to wstawia w to miejsce naszą wartość domyślną i ją zgadza. W takim wypadku użyć default dicta na list? Tak jest. Możemy też użyć default dicta. Dostaję wtedy dużo, jeszcze prostszy kod. Na co trzeba uważać z default dictem? Jeżeli używamy go gdzieś w jakiejś funkcji i potem zwracamy i potem jakaś inna funkcja oczekuje dicta, i na przykład sprawdza też istnienie kluczy i łapie gdzieś tam key error, to jak idę default dictatora, to tego key errora nie złapie. Bo default dict nie rzuca key errora, default dict jak nie istnieje dany klucz, to po prostu go tworzy. To działa tak, że przekazujemy mu funkcję, jako parametr, jako tworzymy, i w momencie, kiedy jest nie istnieje dany klucz, to woła tą funkcję, żeby stworzyć nowy element. Więc czasami jak przekazujemy dicta gdzieś dalej na zewnątrz, to dobrze jest go potem zrzutować jeden raz nowego dicta, żeby robić niespodzianek. Bo łatwo problem. Możemy też użyć takiego typu danych jak counter w collections i on nam pozwala w prosty sposób podliczać rzeczy. Czyli to jest taki dict, z jednej strony są dowolne klucze, z drugiej strony są liczby i możemy do tych liczb w bardzo prosty sposób dokładać. A jeżeli nie ma jeszcze takiego klucza, to zostanie też stworzone jak default dict. Dobrze.
Jak wiecie, możemy w bardzo łatwy sposób zrobić sobie stos z listy w Pythonie. Tak? Mamy pop, mamy append, który nam za pusha robi i bardzo ładnie możemy takie przeszukiwanie sobie przeszukiwać. Natomiast uważajcie z zrobieniem queue, zrobieniem kolejki z takiej listy. W czym problem? Owszem, możemy zrobić pop 0, tylko że pop 0 ma złożoność od n, gdzie n jest liczbą elementów w liście. Nie jest od 1. Bo listy Pythonowe to są tak naprawdę tablice. Ciągłe fragmenty pamięci, w których są po kolei odnośniki do tych obiektów, które mi przychodzą. I jak wyciągamy albo wstawiamy coś z początku listy, to on musi wszystkie elementy przesunąć o jedno w tej pamięci. I to jest kosztowne. To samo gdzieś jak w środku stawiamy, to wszystkie, które są za, musi przesunąć. Ale nie smućmy się, ponieważ jest w collections taki typ jak deck, który zapewnia, że zarówno z początku, jak i z końca wszystkie inserty i delete są od 1. Nie, inserty nie są od 1. Delete są od 1. Inserty... No, nieważne. W każdym razie, jak robicie kolejkę, to używajcie deka. On, deck też możemy go stworzyć z ograniczoną liczbą miejsca i wtedy, jak dodajemy nowe, to stare będą wypadały. To wszystko. To są jakieś pytania?